Run it up. Albo się nie ma. Drugi karpiszon, którego pokazujemy wam, którego ja wam pokazuję w daily vlogu. Kolejny, który ma symptomy tego, że jest gotowy do tarła. Bądź tu mądry i pisz książki o ichtiologii. Mamy 18 czy już nawet 19 październik, a mój drugi karp, którego wam pokazuję, no jak najwyraźniej jest chętny na amory. Niestety, no nie udaje nam się przebić wciąż przez tą barierę około 10-kilogramowych karpi. Wszystkie są w jednym roczniku. Ale jesteśmy dobrej myśli, dlatego że ciśnienie leci w dół jako szalałe. Jeżeli mają brać, to właśnie w taką pogodę. A jeżeli nie będą brały, to chyba nie jesteśmy w stanie nic więcej wymyśleć, żeby mieć na to jakikolwiek wpływ. Niemniej, piękny dzikus. Ten wziął wczoraj jeszcze, zanim poszliśmy spać, ale postanowiłem go przetrzymać, żeby pokazać wam go w tej pięknej, jakże urokliwej scenerii wiór jesienią. Wracaj do wody, kochany, zawołaj babcię, jak to mawiał klasyk. No i mam nadzieję, że tę babcię jeszcze wam pokażemy, zanim odjedziemy. Zostajemy do soboty. Nic się nie zmieniło od rana, od momentu, kiedy pokazałem wam karpia, którego złowiłem wczoraj wieczorem. W związku z tym czas zmienić przypony. Za chwilę wam pokażę, co tutaj wymodziłem. Natomiast, no tak jak widzicie, pogoda znów się zmieniła. Jesień ma to coś w sobie. Pięknie ten deszcz podkreśla tylko kolory tych drzew. Oh, ciekawe, co napisałby o tym Leśmian. Jep. W każdym razie, mam nadzieję, że się wam podoba daily vlogowanie. Zobaczymy, jak długo pociągnę. Ambicje są, by ciągnąć to tak długo, jak tylko wam się będzie to podobało. Natomiast chciałbym wiedzieć, czy się wam to podoba, więc dajcie znać w komentarzach. A ja za chwilę zabieram się za wywiezienie, a potem montowanie kolejnego odcinka. No i jednak okno pogodowe się zdarzyło, także nie trzeba było się spieszyć, aczkolwiek cieszę się, że już mam zestawy w wodzie. Zresztą tak jak wszyscy, no niestety wędki wciąż stoją jak zaklęte. Trudno mi powiedzieć cokolwiek sensownego, bo no wszystko jest tak jak powinno. Aura, jak patrzysz na wodę, ciśnienie to szczególnie, leci jak oszalałe w dół. Przecież wiemy wszyscy dobrze, że karpie lubią spadki ciśnienia. A tak drastyczny spadek, jaki trwa właśnie od dzisiaj, no jeżeli to nie przyniesie brania, to ja już naprawdę nie wiem, gdzie te ryby się podziały. Cóż, pocieszające jest chociaż to, że udało mi się dzisiaj upolować zimorodka. Ha, skubaniec. Sami dobrze wiecie, jak go lubię.